W jednym z wcześniejszych filmów na temat dynamiki ruchu po okręgu rozmawialiśmy o tym, że żeby ciało o masie m poruszało się z prędkością v o wartości jakiejś zadanej, ale po okręgu o promieniu równym r, musi na nie działać siła skierowana do środka tego okręgu o bardzo precyzyjnej wartości równej masie razy kwadrat wartości prędkości, czyli kwadrat szybkości, podzielonej przez wartość tego promienia. Im mniejszy promień tego okręgu chcemy osiągnąć, czyli im mocniej chcemy zagiąć ten tor, tym większą siłę musimy przyłożyć. Im większa jest prędkość, z którą to ciało ma się poruszać, też musimy przyłożyć odpowiednio większą siłę co do wartości, ponieważ jeśli nie przyłożymy żadnej siły, no to ciało będzie się poruszało po prostej. Jeśli przyłożymy malutką siłę, no to ten tor zagnie się troszeczkę. To już wiemy, natomiast powiedziałam też, że źródła tej siły, która nam może spowodować to zagięcie toru na kształt okręgu, mogą być bardzo różne. Jednym z takich źródeł, jeśli sobie taki układ zbudujemy, może być napięcie sznurka, na końcu którego znajduje się nasz obiekt, który chcemy wprawiać w ruch po okręgu. Można to łatwo zrealizować w praktyce. Wystarczy nam do tego zabawka jojo. Po prostu bawiąc się taką zabawką jojo, trochę niezgodnie z przeznaczeniem, ale trzymając ją tutaj z jednego końca w ręku, chcemy ją wprawić w taki ruch po okręgu. Możemy to zrobić i wówczas rolę tej siły dośrodkowej, tej, o której tutaj mówiliśmy wcześniej, będzie nam spełniać naprężenie, siła naprężenia tego sznurka. O mikroskopowych mechanizmach powstawania takiej siły w obiektach typu sznurki, nici, mówiłam w jednym ze starszych filmów. Link dołączę w opisie. Natomiast w momencie, kiedy właśnie mamy taki sznurek, no to jeśli jest on napięty odpowiednio, ciało da się wprawić w taki ruch, przy czym też mówię o tym w jednym z tych starych filmów na temat właśnie naprężenia sznurka, że w zależności od warunków, czyli od tego, z jaką wartością prędkości wprawimy w ruch nasze ciało i jaki tutaj mamy promień, jaka jest masa, w zależności od tego wartość tej siły napięcia nam się dostosuje, oczywiście w granicach wytrzymałości sznurka, bo jeśli ciało będzie zbyt ciężkie, wprawione w ruch ze zbyt wielką prędkością lub po okręgu o zbyt małym promieniu, wówczas sznurek może na przykład się zerwać. Jeśli zamiast sznurka mielibyśmy po prostu gumkę recepturkę, ale taką starą, to do takiego zerwania można doprowadzić dosyć łatwo. Niemniej właśnie taki sznurek może być źródłem siły dośrodkowej i teraz, jeśli taki układ ze sznurkiem sobie po prostu umieścimy w taki sposób, że całość leży na jakimś podłożu, tutaj sobie umocujemy na przykład jakimś gwoździkiem, jakoś sobie zapewnimy tak, że to się będzie obracało, że nam się ten sznurek nie będzie zawijał wokół gwoździka, tylko całość jakoś nam się będzie płynnie kręcić, no to wówczas z dowolną prędkością, jaką byśmy nawet z malutką prędkością, gdybyśmy wprawili w ruch taki układ, no to on będzie się zachowywał zgodnie z oczekiwaniami, będzie po prostu, jeśli spojrzymy na niego z góry, no to ten obiekt będzie się poruszał z prędkością o wartości takiej, jaką mu nadamy na początku. Też w takiej sytuacji sznurek zareaguje po prostu napięciem o odpowiedniej wartości. Tutaj, gdyby wziąć pod uwagę wszystkie siły, jakie działają, no to oprócz tej siły napięcia, która zaistnieje w momencie, kiedy wprawimy tutaj ten obiekt w ruch taki po okręgu, oprócz tego oczywiście będzie działać siła grawitacji, no i w odpowiedzi na nią siła reakcji podłoża. Równa co do wartości, te dwie siły się zrównoważą, więc w tym kierunku nic ciekawego się nie będzie dziać. Natomiast tutaj będzie ruch po okręgu zgodnie z tym, czego oczekujemy, ale zmodyfikujmy sobie ten układ. Mianowicie usuńmy z niego podłoże. Pozbądźmy się podłoża i zobaczmy, co się stanie wtedy. Więc tak, taki układ zamocowany po prostu na sznurku, obiekt umocowany w taki sposób, zanim go wprawimy w jakikolwiek ruch po okręgu, no to wiadomo, działa tutaj siła grawitacji i będzie ona równoważona przez siłę napięcia sznurka. Ale możemy zachcieć kulkę na sznurku nieco odchylić o jakiś kąt alfa, a następnie wprawić w ruch po okręgu w płaszczyźnie poziomej. Tak z góry to będzie wyglądało znowu tak samo. I teraz jeśli masz pod ręką właśnie takie jakieś jojo na sznurku czy inny podobny obiekt, możesz spróbować coś takiego zrobić. W jednej ręce potrzymać taki sznurek z czymś na końcu zawieszonym, odchylić go nieco i spróbować wprawić w taki ruch po okręgu właśnie w płaszczyźnie poziomej. Zauważysz, że przy ustalonej szybkości tego ruchu po okręgu ustali się jakiś kąt
alfa, dla którego taki układ będzie w równowadze. Jeśli to odchylenie będzie zbyt małe przy zadanej prędkości, no to wtedy pod wpływem działających sił kulka się nieco odchyli w ten sposób. Jeśli to odchylenie będzie za duże przy nadanej przez Ciebie prędkości, to ten kąt odchylenia nieco się zmniejszy. W każdym razie istnieją jakieś warunki równowagi. Rozpiszmy sobie teraz działające siły i zbadajmy te warunki równowagi, jakie one są. Ten przykład jest być może od strony matematycznej troszeczkę złożony, ale myślę, że jest ciekawy. No ale zobaczmy, weźmy ten rysunek i zobaczmy, jak przy takim wychyleniu, niech to będzie jakiś kąt alfa, jakie działają siły. Cały czas działa siła grawitacji skierowana pionowo w dół. Jeśli sobie ustalimy osie, tutaj mamy oś Z, w przestrzeni trójwymiarowej się odbywa ruch, a w poziomie mamy płaszczyznę wyznaczoną przez osie X i Y, no to tak, mamy tę siłę grawitacji działającą zawsze wzdłuż osi Z i mamy również, tak jak poprzednio, siłę napięcia sznurka. I czego byśmy nie robili, to są zawsze jedyne istotne siły, które działają w tym przypadku na nasz obiekt. Oczywiście tam takie rzeczy jak siła oporu powietrza są pomijalnie małe, to są istotne siły, które działają tutaj. I teraz zapytajmy się, jakie muszą być te siły, żeby układ był w równowadze. To znaczy, żeby w tym wypadku mamy ruch po okręgu, więc ten obiekt nie spoczywa, tylko porusza się po okrężnym torze, ale żeby płaszczyzna toru była ustalona, jakie warunki muszą być zapewnione? Po pierwsze, wzdłuż osi Z te siły muszą się równoważyć, czyli siła grawitacji, tutaj wzdłuż osi Z ona ma wartość minus m razy g, dodać składowa siły napięcia sznurka, kiedy ten sznurek jest odchylony, no to ma dwie składowe. Jedna składowa jest zawsze wzdłuż osi Z, no a druga leży jakoś w płaszczyźnie Y, zawsze skierowana tutaj do środka tego okręgu, po którym się porusza ciało. Napiszmy to sobie na razie tak, zaraz sobie napiszemy, jaka jest wartość. No i ich suma musi być 0, żeby tutaj w tym kierunku pionowym nie było żadnego przyspieszenia. No a w płaszczyźnie XY chcielibyśmy, żeby coś nam spełniało rolę siły dośrodkowej, przy czym promień kręgu, po którym się porusza ciało, wynosi r mały, podczas gdy sznurek, jako całość sobie może narysujmy to tutaj, ma długość r duże. No i coś ma nam spełniać rolę tej siły dośrodkowej, no i co to będzie? No będzie to pozioma składowa tej siły napięcia sznurka. Tak, jest to siła, która działa jakoś tak pod kątem, natomiast ma ona dwie składowe, jedna z nich, działając do góry, równoważy siłę grawitacji, w ten sposób ciało nie posiada przyspieszenia wzdłuż tej pionowej osi, a jeśli nie nadamy początkowo prędkości wzdłuż pionowej osi, no to wobec braku przyspieszenia ciało tej prędkości w tym kierunku nie nabędzie. No, w płaszczyźnie XY chcielibyśmy mieć ruch po okręgu, więc jedyna siła, jaka działa nam w płaszczyźnie XY, czyli pozioma składowa siły napięcia sznurka, będzie nam tę rolę spełniać, więc zapiszmy to sobie. O, mamy dwa równania, jeszcze to, co wiemy o promieniu r małe, to to, że jego wartość, jeśli tutaj mamy r duże, a tu r małe, to sobie narysujemy tak, tutaj małe r, tutaj duże r, tutaj kąt alfa, no to r małe do r duże to jest sinus kąta alfa, to wiemy z trygonometrii, czyli r małe to jest r duże razy sinus alfa. To są trzy rzeczy, to są nasze warunki równowagi i z nich możemy sobie policzyć, jaki kąt alfa odpowiada jakiejś nadanej przez nas prędkości początkowej V. No zobaczmy, mamy, tutaj znowu musimy się posłużyć trygonometrią, tutaj mamy tę siłę napięcia, jeśli sobie ją rozłożymy na składowe, tutaj mamy kąt alfa, tutaj wartość, długość tego wektora to jest po prostu wartość tej siły, długość tego wektora to jest wartość tej siły razy kosinus kąta alfa, a długość tego to jest też wartość tej siły razy sinus kąta alfa. O, w ten sposób możemy to wykorzystać w naszych równaniach, przy okazji przenosząc tutaj na drugą stronę, możemy sobie po prostu napisać, że mg, wartość siły grawitacji, to jest wartość siły napięcia razy kosinus kąta alfa, a mv kwadrat przez, już użyjmy r duże, sinus kąta alfa, to jest wartość siły napięcia razy sinus kąta alfa. O, to są nasze warunki równowagi. Umówmy się, że interesuje nas taka sytuacja, że po żadnej ze stron tych równań nie mamy wartości zerowej, więc możemy je podzielić przez siebie stronami. I można tę wartość, tę Fn, można bardzo łatwo wyeliminować, dzieląc równania jedno przez drugie, ale warunek, który nam wychodzi, jest taki, że stosunek tych składowych musi być równy stosunkowi wartości siły grawitacji do siły dośrodkowej, która nam zapewni ruch po okręgu z danym
o danym promieniu z daną prędkością. Zanim sobie obliczymy, jaki kąt alfa odpowiada danej prędkości, za chwilę to sobie na to pytanie odpowiemy, to będzie taka bardziej matematyczna część. Najpierw pomyślmy sobie, co się dzieje, jeśli przy ustalonej prędkości jakiejś wybranej przez nas wystartujemy z zbyt dużym odchyleniem lub zbyt małym. Co się wtedy dzieje? Zacznijmy od tego, że odchylenie jest zbyt duże. Co to oznacza? Jeśli odchylenie jest za duże, to oznacza zasadniczo tyle, że wartość siły napięcia się dostosowuje do tego, żeby nam przynajmniej przez chwilę zapewnić ruch po takim promieniu, jaki wybraliśmy, ale wówczas ta składowa pionowa siły napięcia jest mniejsza niż wartość siły grawitacji. Siła grawitacji dominuje i ściąga nam nasz obiekt nieco tutaj do dołu, zmniejszając ten kąt. Z kolei jeśli odchylimy za mało, co to oznacza, wtedy ponownie siła napięcia sznurka dostosowuje się do tego, jaką nadaliśmy prędkość początkową i jaki jest ten promień. Natomiast prowadzi to do tego, że wówczas składowa pionowa dominuje nad siłą grawitacji i nam po prostu podciąga ten obiekt do góry, zwiększając to wychylenie. Taki od strony fizycznej będzie mechanizm tego dążenia do tej równowagi w momencie, jeśli na starcie ta równowaga nie jest spełniona. A teraz zobaczmy konkretniej już, co wynika nam z tego równania. I przy założeniu, że żadna ze stron równania nie jest równa 0, tak będzie, jeśli kąt alfa będzie się znajdował w zakresie od 0 do 90 stopni, na pewno będzie dobrze. No jak podzielimy równanie, na przykład drugie przez pierwsze, wartość naprężenia sznurka nam się eliminuje. Możemy jeszcze pomnożyć obie strony razy sinus alfa i wówczas otrzymujemy równanie V kwadrat przez R i tutaj w mianowniku przyspieszenie ziemskie to się równa sinus kwadrat alfa przez kosinus alfa, czy też możemy skorzystać z tego, że sinus kwadrat alfa to jest 1 minus kosinus kwadrat alfa, czyli mamy 1 minus kosinus kwadrat alfa przez kosinus alfa, a po tej stronie mamy bezwymiarową wartość. Zauważ, że V kwadrat przez R to jest przyspieszenie dośrodkowe takiego ciała, które by się poruszało, gdybyśmy ten nasz sznurek o długości R ustawili poziomo, tak? I puścili w ruch ciało z taką prędkością V, jaką sobie ustaliliśmy. Zobaczmy, o, gdybyśmy tutaj ten układ puścili w ruch w taki sposób, poziomie, tutaj wobec działania siły grawitacji, no to by się nie utrzymało oczywiście, ale ta wartość o wymiarze przyspieszenia, którą mamy tutaj, ma fizycznie taką właśnie interpretację. Takie byłoby przyspieszenie dośrodkowe takiego ciała poruszającego się w ten sposób. No dobrze, czyli to jest jakaś bezwymiarowa wartość, nazwijmy ją sobie A, duże, i tutaj zaraz otrzymamy równanie kwadratowe na kosinus alfa. Jeśli kosinusa alfa sobie nazwiemy x, no to mamy wtedy 1 minus x kwadrat, to się równa ax. Przerobienie tego w równanie kwadratowe o standardowej postaci x kwadrat plus ax minus 1 równa się 0. No i znana Ci zapewne postać równania kwadratowego, czyli ax kwadrat plus bx plus c równa się 0. W sytuacji, gdy delta równa b kwadrat minus 4ac jest większa od zera, no to będziemy mieć dwa rozwiązania. No coś takiego, takie krótkie przypomnienie tego, co wiemy o równaniu kwadratowym. O, to przypomnienie sobie tutaj w małym formacie zostawmy. No i w naszym przypadku to, co w tej standardowej nomenklaturze nazywamy przez a małe, ma wartość 1. To, co tu nazywamy b małym, ma wartość a duże. No i to, co nazywamy c, ma wartość minus 1. Wobec tego delta b kwadrat minus 4ac to jest coś, co jest zawsze dodatnie. A, czyli przypomnijmy sobie, a to jest v kwadrat przez rg. Jeśli chcemy, żeby ten ruch po okręgu zaistniał, chcemy, żeby v było większe od zera, więc to jest zawsze większe od zera. No i co tutaj mamy? Mamy dwa rozwiązania. Rozwiązanie z plusem to jest minus a plus pierwiastek z delty przez 2, a rozwiązanie z minusem, przy czym pamiętaj, że nasz x to jest kosinus kąta alfa. Tu mamy 0 stopni, tu mamy 90 stopni, tu mamy 180 stopni. Zauważ, że ta wartość jest ujemna, a kosinusy ujemne, no to jest, to są kąty powyżej 90 stopni. Nie da się osiągnąć równowagi w takiej konfiguracji, że nam się nasza kulka na sznurku kręci w taki sposób, ponieważ tutaj będzie nam działała siła grawitacji i składowa
pionowa siły napięcia sznurka również będzie działała w ten sposób. Nie da się osiągnąć warunków równowagi. Oczywiście można tak zacząć, ale nam się to wszystko przemieści. Także to rozwiązanie z minusem odpowiada kątom większym od 90 stopni, odpowiada takim oto odchyleniom i jest nieakceptowalne ze strony fizycznej. Dobrze, natomiast tutaj jest coś, co z jednej strony jest dodatnie, a z drugiej strony, zauważmy, kosinus alfa w tym zakresie chcemy, żeby był większy od zera i mniejszy od jedynki. Wtedy jest to akceptowalne. A jak się zachowuje taka funkcja? Tutaj naszym parametrem jest ta wielkość a, a tutaj mamy taką funkcję f od a. No to zobaczmy, dla a równego 0, no to jest pierwiastek z 4, czyli 2 przez 2. Dla a równego 0 to ma wartość 1. Dla a równego 1 to jest pierwiastek z 5 minus 1 przez 2. Pierwiastek z 5 to jest troszeczkę więcej niż 2, więc dla a równego 1 to jest nieco więcej niż pół. Dla a równego 2, no to jest pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 4 do 4, to jest pierwiastek z 8 minus 2 przez 2, czyli pierwiastek z 2 minus 1, czyli to jest około 0,4, czyli to jest już mniej niż pół. No i można się przekonać, że ta funkcja spada. Spada, można dla bardzo dużej wartości a, można osiągnąć coś bardzo bliskiego, 0, ale zawsze będzie to dodatnie. No czyli rzeczywiście, tylko sinus alfa równe 1, czyli alfa równe 0, to odpowiada po prostu takiemu wiszącemu obiektowi nieporuszającemu się, odpowiada prędkości v równej 0. I to jest ok, to jest fizycznie ma sens, a dla dowolnej v większej od zera już będziemy mieć jakiś kąt alfa większy od zera, tak? Ponieważ dla dowolnej wartości tutaj a większej niż 0 już ta funkcja ma wartość mniejszą niż 1. Można się o tym przekonać na różne sposoby. Czyli wracając tutaj, nasz ostateczny rezultat, zapiszmy to sobie. Kosinus alfa od prędkości v, no to jest coś takiego. Czyli najważniejszym tutaj parametrem jest stosunek tego przyspieszenia dośrodkowego, które by było, gdybyśmy chcieli wprawić w ruch tak na płasko, w stosunku do przyspieszenia ziemskiego. Zgodnie z tym, co nam wyszło, o tutaj, ten kąt dla prędkości małych, czyli takich, że vrg jest małe, ten kąt będzie mały, kosinus będzie bliski jedynki, czyli kąt będzie malutki. No natomiast jeśli ta prędkość jest bardzo duża, to znaczy v kwadrat przez r jest bardzo duże w stosunku do wartości przyspieszenia ziemskiego, to możemy uzyskać odchylenie w zasadzie w takim wyidealizowanym przypadku dowolnie bliskie 90 stopniom. Możemy tak bardzo, jak chcemy się zbliżyć tutaj do wirowania w płaszczyźnie, nigdy dokładnie go nie osiągniemy, bo zawsze musi być jakaś niezerowa składowa tutaj w kierunku pionowym. Jeśli ta prędkość jest gigantyczna, to wystarczy, że ten kąt tutaj będzie bardzo mały, a i tak ta składowa wystarczy, by nam tę siłę grawitacji zrównoważyć. Więc taka jest fizyczna interpretacja tego matematycznego wyniku. Mam nadzieję, że pomimo, że ten przykład był trochę złożony, to był ciekawy dla Ciebie, ciekawy i przydatny, i kształcący. No i słyszymy się w kolejnych filmach.